To bym się bał łazić po tym. Aczkolwiek no, obiekt jest rewelacyjny. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Crackers. Tam już Michał robi zdjęcia. A to jest nasz dzisiejszy cel. Dzisiejszy już drugi cel, bo wcześniej nagrywaliśmy inny film. Z tym, że teraz po pierwsze jest nie godzina 6 rano, tylko 10. I jest za przeproszeniem zajebiście gorąco. W poprzednich dwóch filmach wam zapomniałem o tym powiedzieć, ale zaledwie 40% z was subskrybuje mój kanał. Pora to zmienić. Zapraszam do subskrypcji. I lajka i komentarz też zostawcie. Trzymajcie się. Łoszku. Orzesz ty orzeszku. Tam było ciemno. Są rolki jeszcze. Czy kręcące się. Pośmociąg. Zapraszam do Michała i na film, i na Instagrama, link w opisie. Miło. Nie wiem, ile mi bateria wytrzyma, bo mam godzinę miejsca na karcie po nagrywaniach porannych, a to fajnie wygląda. Czy to są koparki? Bo obiekt jest w rozbiórce. Tak to wygląda. Dobrze. Tu był syp na dół. Sytuacja wygląda tak, że ten taśmo ciągnie. Myślisz, że tu jest prąd? Nie. Nie klikajmy tego lepiej, ale... Tak, po drugiej stronie tych wielkich budynków, co tutaj widać przed nami. Relacja. A to jest wielkie, tam się trzeba wybrać na górę. Tam. Dobra. Ale po drugiej stronie tego budynku dużego stoi, przy głównej bramie stoi budka ochrony. I słucha radia. Dobra, ten taśmociąg jest w gorszym stanie niż tamten. O. Łoho, to jest kopara. O, to jest wielkie. Chyba największe budynki, w jakich byłem do tej pory. Co jest? Gdzie jest? Dawaj tam. Pan ochroniarz miał opłót prawdopodobnie. Bez równa 10. Poszedł do kopary, rozejrzał się i wrócił. Jest garnuszki, kawa, butelki, co tu więcej jeszcze. W zasadzie nic specjalnego. Leśnica. Myślę, że on nie siedzi w aucie. On wpuszcza. On w budce siedzi. To jest tak duży teren, żebyśmy go zgubili, myślę. Ej, te taśmociągi są cudowne. W sensie, mega mi się podobają wizualnie. Patrzcie, jak ta noga wygląda. No to jest koks. Czekaj. Jesteś pewien, że to jest syp? Są schody. Czekaj, też tam wchodzę. Przez to, że tamtego dnia byliśmy bardzo zmęczeni, kompletnie zapomniałem wspomnieć cokolwiek o tym obiekcie. A więc dogrywam lektora. Obiekt, który zwiedzamy, to olbrzymia cementownia. Budowę jej rozpoczęto na początku roku 1956, a pierwszą tonę cementu wytworzono w niej w kwietniu 1959 roku. 3 lata później została rozbudowana. Uruchomiono w niej produkcję klinkieru portlandzkiego w piecach obrotowych. Od początku swojej działalności cementownia była związana z hutą. Wykorzystywała surowce do produkcji wysoko cenionych cementów z dodatkami żużla i popiołów.
W chwili obecnej stara część cementowni, którą zwiedzamy, jest nieczynna, a jej funkcję przejęły budynki obok, wybudowane później. W momencie montażu filmu z budynków, które eksplorujemy, nie zostało prawie nic. Trafimy w miejsca, które mnie najbardziej interesują. Po pierwsze tam na górę. Po drugie tu. Wiecie co? Zaraz się tam przejdziemy. Gdzieś ty mnie zabrał, człowieku. Lajkujcie jego. Ja powiem, że jestem zmachany po łażeniu po drabinie już dzisiaj. Dobra, nie gadaj tylko. Ale tym miejscem mi wynagrodziłeś cały trud przyjechania tutaj, 40 minut w tramwaju. Tak, 40 minut w tramwaju i 3 godziny czekania na autobus. Trzeba pamiętać o plecakach. No wiem. Kurde. O Jezu. Ten obiekt jest pogrzany. Michał, gdzieś ty mnie zabrał. Czemu mnie tu nie było wcześniej? Pulsator pneumatyczny. Słożowa. Kawałek stąd. 6. Nie rozszyfruję co. W razie pożaru urządzenie wyłączone z eksploatacji. Dół przypał trochę. Wiesz? No. Chciałem odpuścić, bo nie sądziłem, że tu będzie cokolwiek. No, widzisz, ja nie jeszcze w takim miejscu, gdzie nic nie ma. Nie. Wysokość? I barierka niewiadomego pochodzenia. Ożesz ty. Ożesz ty, kurcze. Stanąłem na płycie, która się ugięła i się wystraszyłem. Jak to wygląda niesamowicie, ci powiem. Powiem wam tak. Byłem w wielu fajnych miejscach, ale to chyba przebija dużo. O kurde, nie tędy nie przejdę. Udostępniajcie filmy. Dokładnie, najważniejsze. Nabić mi wyświetlenia, bo ja wkładam kasę w kanał. Wkłada kasę, wkłada energię. Dzisiaj wam powiem tak, jest godzina aktualnie w 10:30 prawie. Spotkaliśmy się o 1:00 w nocy, by pojechać do miasta, w którym jesteśmy w środku nocy. Trzy autokary nie przyjechały, przyjechaliśmy 4:00 bodajże. Jeszcze który miał w ogóle chyba jechać kiedy indziej. Także jest poświęcenie duże. Oho. W tym budynku byliśmy. Tym taśmociągiem szliśmy dzisiaj. Wchodziliśmy tędy. O, a tu już jest dach. I tam widać Tatry. Tak mi się wydaje, że to Tatry będą. Widzicie? Ale rdzy. Dużo to nie jest już używane chyba. Aczkolwiek, no, obiekt jest rewelacyjny. Jak na obiekt, na który jechałem w sumie tylko dlatego, że Michał chciał tu przyjechać. Bo ja jestem padnięty, bo nie spałem w tej nocy praktycznie w ogóle i chciałem wrócić do domu. To jestem mega zadowolony, że mnie tu ściągnął. Jeżeli komukolwiek podoba się ten obiekt, link do Michała na dole w opisie. Łoż ty. Jest kościół raczej nie wyjdziemy.
co? Przejść jakoś na tamtą część. Aha. Chyba, że... Suwnicą? Na przykład. Albo da. Obawiam się, że... Tu bym wlazł do góry, ale bardzo mi się nie podoba stąd drabinki. Zastanawiałem, gdzie to jest. A może jednak. Jednak nie. A tu prąd był. Był, bo już nie ma. Ale widoki góry są niesamowite. Właśnie wbijamy na ten dach, co jest tu po lewej. Na tamten nie. Będę na tym, który jest na plan. To będzie bezpieczniejsze. No bo korci tamten, tak wiesz? Korci. Wiem, że korci, ale podobne. To tam nie kodzę, bo normalnie. Uhu. Nie wiem, ile jest stopni. Ale jest w cholerę. Jest zajebiście gorąco, naprawdę. Nie wiem, czy jest 32 stopnie może w cieniu. Jeszcze my latamy po ciężkiej nocy. O, tu była kłódka, tylko stara, jeszcze śmieszna, okrągła. Prawdopodobnie zamykała własny dach. Żeby ludzie postronni... ten dach się nie dostali. Tu można siąść. Tu bym się bał łazić po tym. Tak szczerze, tak, to już jest coś innego. A szkoda, bo tamte silosy w ilości sztuk 6 wyglądają bardzo zachęcająco. Dobra, 3 minuty później. Witam po krótkiej przerwie, powiedzmy, spowodowanej głupim wypadkiem osoby, która nie umie patrzeć pod nogi i przed siebie. Powiedzmy, że nie zauważyłem odciągu. O, na tym nawet jakieś osy siedzą, to się zwijam. Mam nadzieję, że Michał nie wbił się na to, tylko że zlazł na dół. A możemy wejść do suwnicy tam na dół. Do kabiny byś chciał wejść, czy nie? Dobry, to jest pomysł, myślisz? Nie. Cicho, ale sprawnie, bo jest 8 minut przed obchodem. Żeby się bezpiecznie wycofać. Bezpieczny przy obchodzie, bo raczej mnie nie widać, mnie nie słychać. Tak to można leżeć, a trzeba się zwijać, nawet kluczyk jest. Widzicie silniki, to jest bęben z liną, która zwisała w dół i można było jeździć tam i tam. Suwnicą. A tu jest taśmociąg. Najgorsze jest to, że jak się zacznie obchód, to zostanę po tej stronie. Tam Michał idzie. Samolot leci. A mnie bardzo ciekawi, co jest w tym pomieszczeniu. Taśmociąg chyba. Tak. Tamta była w lepszym stanie.
transformator sterowniczy, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie kabiny sterowania. To miejsce jest niesamowite po prostu. Jest 7 minut do 11, czyli w każdej chwili może wejść ochroniarz. Muszę stąd znikać, to szybko. Najlepiej tam skąd przyszedłem, bo tam jest mój plecak. Młotek, dłuto. Nieźle. Tak. Umieram z pragnienia. Tak, ja też. No to wpadajcie do niego. Wpadajcie do niego. Dziękujemy za wytrwanie do końca. Linki w opisie. Jeżeli wam się spodobało, to zachęcam do zostawienia lajka, komentarza. Komentarze są bardzo motywujące, wam powiem. Nie wiem, jak YouTube zobaczy, że jest dużo komentarzy, to może przestanie ucinać mi zasięgi i może więcej ludzi zobaczy moje filmy, jeżeli wam się podobają. To może warto skomentować. Zachęcam oczywiście. Subskrybujcie według uznania oczywiście. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. GoPro wyświetla informacje o małej ilości miejsca na karcie, ale ja wpadłem na jeszcze jeden ciekawy pomysł, czyli zostawić to tutaj i się wbić na górę. Wszystko jest czynne, tak? To jest czynne, to jest kamera. Okej, w takim miejscu jeszcze nie byłem. Ale fajnie tu. Co? Teraz p***lamy. Myślę, że to działa. Oho. Abym se skoczył. To jest bardzo nieodpowiedzialne. Dobra. O, samolot. Dobra. Pora się zwijać z suwnicy, co? Ale fajny miałem pomysł. To już było za dużo trochę ten zjazd, ale... Zwijamy.